mój kontakt z Świdnickim Ośrodkiem Kultury zaczął się w roku 1982, jak zostałem prezydentem miasta Świdnicy. Oczywiście musiałem się zapoznać z całym budynkiem, infrastrukturą, a także z pracownikami, którzy byli zatrudnieni w Ośrodku Kultury. No i z programem, czy można powiedzieć, z wielkim zakresem działalności, który był prowadzany, a zwłaszcza dwa zespoły, Jubilat i Krąg chyba już w tym czasie też był, więc te dwa zespoły, które funkcjonowały. No i pierwszy problem to był strojów, ubiorów dla Jubilata, który przeszedł z fabryki wagonów pod opiekę Ośrodka Kultury, natomiast ubiory, kostiumy były dalej wagonów, trzeba było to załatwić przekazanie. Następnym takim zdarzeniem było w 1983 roku, gdy pani Łowicka z panem Andrzejem Protasiukiem zaproponowali, ażeby w Świdnicy odbył się plener fotografiki, no i żebyśmy się w to zaangażowali. Temat kupiłem, taki plener się odbył gdzieś chyba we wrześniu czy w sierpniu 1983 i później była wystawa poplenerowa w mieście, w witrynach sklepów. No i spotkał się z różnym przyjęciem kontrowersyjnym. Jedni chwalili, że to dobrze, że takie coś się dzieje, że takie imprezy są. No ale też byli mieszkańcy, którzy chodzili do proboszczy ze skargą, że co tu się dzieje, że to prawie Sodoma Gomora, bo nagie akty męskie czy kobiece, a także były takie, które krytykowały, oczywiście mając na myśli wtedy Świdnicę, że no, jest zaniedbane podwórka, zaplecza budynków, no, że oczywiście jest to wina władzy. No, i to prawda, że to była wina władzy, ale takie były możliwości.